Kochani, w tym tygodniu rozmawiamy o wiośnie w ogrodzie. A czy wiecie, jak rośliny piją wodę? Jest na to sposób, aby się przekonać. Nalejcie do szklanki wodę z jakimś kolorem, czerwonym albo niebieskim, takim, żeby było widać go na zielonej roślince. Do tej wody wkładamy kwiatek albo jakąś łodyżkę. Tu jest akurat łodyżka selera naciowego. I kiedy roślinka zacznie pić tą wodę, wtedy stanie się coś niezwykłego. Zobaczycie, że listki zmieniają kolor. Wniosek jest taki, że roślinka pije tą wodę od korzonka. I dlatego też zmienia kolor. Dlaczego roślinki wyginają się w stronę światła? Spróbujcie zrobić takie doświadczenie w domu. Na pewno macie kwiatki w doniczkach albo wysadziliście szczypiorki bądź inne roślinki. Spróbujcie obrócić teraz doniczkę w inną stronę i zobaczycie, że po kilku dniach kwiaty bądź szczypiorek znowu obrócą się w kierunku okna. A to dlatego, że w domu jest mniej światła, a roślinka potrzebuje światła do życia, do tego, aby rosła i zawsze będzie kierowała się w stronę słoneczka. Co to są zioła? Zioła to roślinki, które używamy jako przyprawy. Są one smakowe, ale również lecznicze. Możemy je podawać do potraw albo pić w herbatkach. Tutaj macie kilka różnych ziół. Rośliny, które używamy jako przyprawy, te zioła, możemy trzymać na parapecie w domu. Urywać z nich kilka listków, a na pewno wyrosną nowe i nie zaszkodzi to naszej roślince. Ale trzeba również pamiętać, że nie wolno przesadzać z ziołami. Trzeba używać ich w umiarze.